ewentualnie dzieci, czy też opiekunów, chodźcie do kaplicy. Wszystkich zapraszam. Rozpocznijmy nasze nabożeństwo. Rozpoczniemy tradycyjnie słowami Pisma Świętego, słowami psalmu. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozpoczęli psalmem 25. Posłuchajmy Słowa Bożego. Niech to Słowo będzie dla nas inspiracją dzisiaj do tego, żeby Bogu oddać chwałę, żeby przed Jego obliczem przyjść dzisiaj z dziękczynieniem. Psalm Dawidowy. Do Ciebie, Panie, wznoszę duszę moją. Boże mój, Tobie ufam, obym nie zaznał wstydu. Niech wrogowie moi nie radują się z mego powodu. Zaiste wszyscy, którzy nadzieję pokładają w Tobie, nie zaznają wstydu. Zaznają wstyd ci, co bez przyczyny nie dochowują wiary. Panie, wskaż mi drogę, drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie. Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego. Ciebie tęsknię, wyglądam codziennie. Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej, gdyż są one od wieków. Grzechów młodości mojej i przestępstw moich nie pamiętaj. Przez wzgląd na łaskę Twoją pamiętaj o mnie, przez wzgląd na dobroć Twoją, Panie. Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów Jego. Może do tego miejsca. Bracia i siostry, bądźmy dzisiaj naszemu Bogu, naszemu Panu wdzięczni za drogę, którą nas prowadzi. To On jest nazwany drogą. To Chrystus jest nazwany drogą, prawdą i życiem. To chrześcijaństwo, w Dziejach Apostolskich mamy fragment, który mówi o tym, że chrześcijanie byli nazywani tymi, którzy idą drogą, którzy podążają drogą. Naszą drogą jest Chrystus i chcielibyśmy to dzisiaj ogłaszać temu światu. I chcielibyśmy o tym dzisiaj pamiętać i chcielibyśmy, żeby nasze nogi na tej drodze stale były utwierdzone. Powstańmy, oddajmy Bogu chwałę i cześć. Panie, dziękujemy Tobie za Twoją łaskę i za Twoje miłosierdzie, Boże. Za to, że dzisiaj przed Twój tron możemy przyjść jako do Boga żywego, jako do Boga prawdziwego. Panie, dzisiaj przychodzimy do Ciebie, bo Ty jesteś godzien chwały i czci. Bo Ty jesteś drogą naszego życia. Bo Ty jesteś tym, który nas wybawił z naszych win, z naszych grzechów, który oczyścił nas, który dał nam nowe życie, który zmienił nasze myślenie, który zmienił nas, który przeobraził nasze serca. Dziękujemy Ci, że był taki dzień w naszym życiu, kiedy stałeś się Panem i Zbawicielem naszym osobistym. Dziękujemy Ci za to, Boże. Chcemy oddać Ci dzisiaj chwałę i cześć, Panie. Alleluja. Uwielbiajmy Go. On jest godzien chwały i czci. Jezus jest godzien uwielbienia. Ziemią raduj się, ziemią.
Panie, jesteś wielkim Bogiem. Jesteś Królem Królów, Bogiem Wszechmogącym. Nie ma innego oprócz Ciebie, jedynego prawdziwego Boga. I dzisiaj dlatego chcemy wyznawać, Panie, Twoją wielkość, chcemy wyznawać, Panie, dla Ciebie naszą miłość, chcemy ogłaszać nasze uwielbienie, ponieważ jesteś wielkim Panem, ponieważ jesteś wielkim Bogiem, Panie. A my dzisiaj możemy iść Twoją drogą, możemy kroczyć swoimi ścieżkami, Jezu Chryste. Dzięki Ci, Panie, że to Ty jesteś naszą drogą, że to Ty jesteś drogą naszego życia. Panie, dzięki Ci, że możemy iść za Tobą, Panie, w pokoju, w radości, Panie, pośród wichrów, pośród burz, pośród niepokojów tego świata. To Ty wkładasz w nasze serce pokój, który przewyższa wszelkie rozumienie, który strzeże naszych serc i myśli. Dzięki Ci za to, Panie. Alleluja. Alleluja. Do Ciebie się zwracamy, Panie, dzisiaj. Do Ciebie się. Szczytów gór pokręcę mórz i mości rzekę słychać już. Otwiera dzisiaj serce, wyjść uzdrowienie nam. Przychodzimy do Ciebie jako do tego, który nas miłuje, jako do tego, który nas kocha ponad własne życie, który nigdy nas nie odrzuca, nie odtrąca z powodu naszych win i grzechów, ale zawsze, kiedy przychodzimy w pokucie, zawsze, kiedy przychodzimy, aby przynieść Twoje nasze problemy i troski, Panie, to Ty wyciągasz swoją dłoń do nas. To Ty jesteś miłującym Ojcem, to Ty jesteś kochającym Bogiem, takiego Cię poznaliśmy. Boga, który przebaczył nasze winy i grzechy. Boga, który daje nam dzisiaj siły do tego, by iść i zwyciężać dla Ciebie. Dziękujemy Ci, Boże. Dziękujemy Ci, nasz Panie. Dziękujemy Ci, nasz Królu, za Twoją łaskę, za Twoje miłosierdzie. Panie, uwielbiamy Ciebie, Panie. Wywyższamy Cię. Aż tak.
Panie, wywyższamy Ciebie dzisiaj. Uwielbiamy Twoje święte imię. Dziękujemy Ci, że to Ty tchniesz w nasze serce otuchę, Panie, że to Ty tchniesz w nasze serce radość, że to Ty dajesz nam zwycięstwo, że to Ty dajesz nam, Panie, siłę do tego, żeby podobać się Tobie, Panie. Żeby, Panie, iść, Panie, drogą, którą Ty wyznaczasz swemu ludowi. Dzięki Ci, Boże. Dziękujemy Ci, Boże. Dziękujemy Ci za Twoje łaski, za Twoje cudowne działanie, za Twoją cudowną moc, Panie. Dziękujemy Ci za wszystko, Panie. Kim jesteś, kim okazujesz się w naszym życiu. Aleluja. Wywyższamy Cię, Panie. Uwielbiamy Twoje święte imię. Módlmy się. Zachęcam także do tego, żeby przychodzić przed tron naszego Pana w indywidualnych modlitwach, aby ukorzyć się przed Nim, aby budować wiarę jedni drugich. Tak się cieszę i raduję, Panie, kiedy możemy swoje serca, Panie, swoje myśli zamierzyć, Panie, Twojej potężnej wielkości. Dziękuję Ci, Panie, że ciszysz nas, Panie, wzruszajasz, że chcesz, Panie, mieć do nas. Dziękuję Ci, Panie, że możemy pośpiewać, Panie, serce do Ciebie. Dziękuję Ci, Panie, że krzyż, Panie, który jest, Ojcze, jest wyrazem Twojej miłości, ale miłość Twoja, Panie, jest wyrazem krzyża. To jest takie cudowne, Ojcze.
żeby się ta Twoja miłość, Panie, sprawiła, że możemy tu stać, Panie, że możemy zgłębiać Ciebie poznawać, Ojcze. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że mamy szczęście być blisko, by być blisko Ciebie, Panie. I nikt nie ma takiego szczęścia, jak właśnie Twoje ministerstwo, Panie, Twoja obecność, Ojcze. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że jesteś w podróży do Twojego serca, Panie, że znajdziesz miejsce dla każdej z nas, Panie, każdej osoby, Ojcze, tutaj. Dziękuję Ci, Panie, że masz wiele miejsc, Ojcze, abyśmy zgłębiali i poznawali Twoje serce, abyśmy się rozpoczywali, Panie, w Twoim charakterze, Panie, to kim Ty jesteś, Ojcze. Naucz nas się modlić, Panie, modlitwą taką intymną, Ojcze. Naucz nas, Panie, zostawić, Panie, od Twoich dróg, u Twoich stóp, Panie, wszystko. Naucz nas, Panie, chodzić, Panie, z Twoje objawienie, chodzić w Twoich wizjach, Panie. Naucz nas, Panie, rozkoszować się Tobą, Ojcze, każdego dnia. Dziękuję Ci, Panie, że nocą, Panie, każdy z nas przytulasz i chronisz. Dziękuję Ci, Panie, że to Ty jesteś zaopatrzycielem każdego z nas. Dziękuję Ci, Panie, za to, że troszysz się każdego z nas, Panie, że każdy z nas, Panie, Tobie bliski. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś Ojcem wszystkich na tej ziemi, Ojcze. Dziękuję Ci, Panie, że wszystko przeżyje i pięknie Ciebie, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze, że chcemy Ci oddawać chwałę i cześć. Błogosław tych, którzy będą głosić słowo. Mów Twój Boży Duch, Panie, proszę sądzać. Mów Twój Boży Duch, mówi naszego serca, Panie. I Twoje, Panie, Twoje światło, Twój blask, Panie, przyszywa nas. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś wartością mojego życia, Panie. Że nie ma, Panie, niczego i nikogo, Panie, bo to daje mi Twoje szczęście, Ojcze. Panie, zgodnie z Twoim imieniem, szanowni proszę Cię, Panie, po prostu się społecznić, Pana, Twoje słowo, Panie, i będzie się tak przyciągnąć naszym Panie, i do tego serca. To wszystkim, bo dziękuję, Panie. Amen. Thank you.
Wiatru, że Ty przychodzisz do nas w lekkim powiewie, Panie, by przekonywać nas o tym, co dobre, Panie, aby przekonywać nas, Panie, do uniżenia przed Twoim obliczem. Dziękujemy Ci, Boże, dzisiaj za Twój, Panie, powiew Twojego wiatru, Boże, za to, że Ty dotykasz naszych serc, za to, że Ty swoją łaską dotykasz naszych sumień i spraw, Panie, aby to wszystko, co będziemy dzisiaj mówić, czynić, a także myśleć, Panie, przyniosło tylko Tobie chwałę i cześć. Pobłogosław ten czas, Panie, który mamy i spraw, żebyśmy mogli wziąć jak najwięcej Twojego błogosławieństwa. Amen. Amen. Usiądźmy. Dziewczynki, chodźcie, Ania z Martą, bierzemy kolektę. To jest także element, który Bogu oddajemy chwałę, Bogu czcimy, ponieważ naszego Boga nie czcimy tylko wargami, ale całym naszym życiem, a także ten aspekt finansowy jest tego wymiarem pewnego rodzaju, więc gorąco Was zachęcam, żeby także Boga w ten sposób uczcić. Pochylmy głowy swoje. Ja poproszę może brata Zenka, żeby się pomodlił, dobrze? Zenek, pomodlisz się. Wszechmocny Jezu, my prosili Ciebie, błagamy, uczyń miłosierdzie nad tym wielkim darem, który zamiar nas jest szczery, abyśmy dzielili się i przyszło to na wielki cel zamierzony. Daj nam się, Wszechmocny Jezu, aby to było błogosławione na wieki. Amen. Amen. Przy okazji zbierania kolekty zawsze kilka ogłoszeń i też chciałbym dzisiaj przypomnieć o kilku sprawach. Ogłoszenie między innymi pierwsze jest takie. Zbliża się koniec roku szkolnego i w związku z tym także nasze dzieci, które uczestniczą w systemie lekcji religii, to ten system nasz jest także włączony do systemu oświaty. Będą miały, tak jak wszystkie inne dzieci, zawsze na koniec roku wystawiane oceny na świadectwo. W związku z tym chciałbym zwołać dzisiaj Radę Pedagogiczną. Apeluję do naszych nauczycieli wszystkich szkółek niedzielnych, tych nauczycieli, którzy mają zajęcia z dziećmi, żebyście się spotkali, kochani, po nabożeństwie, wzięli kawę z dołu i w salce katechetycznej się spotkali po nabożeństwie, tak żebyście mogli wystawić ocenę naszym dzieciom. Mam nadzieję, że jedynek nie będzie, że wszystkie zdadzą do następnej klasy. Zobaczymy zresztą. Dobrze, więc pamiętajcie, chwilkę po nabożeństwie proszę Was w imieniu Radka też, abyście się zebrali w salce, dobrze? Drugie ogłoszenie, także ważne, nie tylko rok szkolny się, że tak powiem, kończy, ale także zaczyna się lato. W związku też z tym, że zaplanowaliśmy atrakcje kajakowe i powiedz, Ania, czy Ty masz jakieś ogłoszenie, czy coś, nie? Wszystko. Na tydzień będziemy rozmawiać na temat spływu kajakowego, to znaczy z osobami, które się zadeklarowały. Pamiętajcie, za dwa tygodnie ten spływ planowaliśmy kajakowy. Jeśli ktoś ma jakieś jeszcze pytania czy też wątpliwości, to do Ani Bilińskiej, dobrze? Po nabożeństwie podejdźcie, zapytajcie, ona Wam wszystko objaśni, bo tam ktoś mnie pytał skąd i tak dalej, tam kwestie techniczne. O tym powiemy za tydzień, ale też jeśli ktoś myśli o tym i nie może spać po nocach na przykład, to już teraz się można dowiedzieć. Kochani, grupa domowa w tym tygodniu będzie w Świdwinie, u siostry Aliny o godzinie 18:00, w najbliższy wtorek. I chyba o solenizantów jeszcze się pomodlimy w takim razie. W takim razie, nie wiem, czy ktoś miał ostatnio urodziny z obu osób, które są
miała Patrycja w poniedziałek. Dobrze, na Dzień Dziecka. To piękna data. Pomodlimy się więc o Patrycję. Nie ma dzisiaj z nami Piotra Wojtasika, który miał w mijającym tygodniu także urodziny, ale jest w domu, z tego co wiem, to jest już w domu. Pomodlimy się też o jego zdrowie, o to, żeby w tym aspekcie wszystko było dobrze. I mój Kuba miał także urodziny, więc... Tak? Szwagier nasz, mimo że nie jest piąty naszej społeczności, też ma dzisiaj urodziny. Też miał dzisiaj urodziny, tak? Dobrze, no to będziemy się mówić o szwagra siostry Heleny. Także powstańmy wszyscy. Zapraszam, Patrycję, choć pomodlimy się o Ciebie. Panie, módlmy się, dziękujmy Bogu Wszechmogącemu. Panie, dziękujemy Tobie za Patrycję, która jest dzisiaj z nami. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem tak cudownym, tak wspaniałym i chcemy Ci podziękować, Panie, za nią, Boże, za to, że ją znalazłeś, że był taki moment w jej życiu, kiedy pokazałeś jej winy, jej grzechy i ona przyszła w pokucie i w upamiętaniu przed Twój tron, Boże. Jest dzisiaj, Panie, Twoim dzieckiem i chcemy Ci podziękować, Panie, za ten kolejny rok przeżyty, Panie, ale także chcemy Ci podziękować, Boże, za to wszystko, co jest przed nią, Boże. Błogosławimy ten rok, który jest przed nią, Panie. Panie, błogosławimy jej rodzinę, Panie, błogosławimy jej syna Dawida i mamę. Panie, miej ich wszystkich w Twojej opiece, Boże, i prowadź każdego dnia. Amen. Panie, dziękujemy Ci także za szwagra siostry Heleny, Boże, błogosławimy jego, dziękujemy Ci za jego obecność dzisiaj pośród nas. Chcemy błogosławić ten kolejny rok życia, Boże, i modlić się o Twoje błogosławieństwo dla niego na ten kolejny rok, który jest przed nim. Dziękujemy Ci, Panie, za jego rodzinę, Panie, za jego najbliższych, za jego obecność dzisiaj pośród nas, także w tym szczególnym dniu dla niego. Błogosławimy jego i wszystkie jego sprawy, Panie. Ty prowadź w swojej łasce, w swoim miłosierdziu. Amen. Panie, modlę się także o Kubę. Błogosławię jego, Boże. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją łaskę nad jego życiem, Boże. Panie, chroni jego serce, chroni jego umysł. Panie, chroni jego życie przed wszystkimi pułapkami, Boże. I prosimy Ciebie, Boże, abyś Ty obdarzał go łaską każdego dnia, Panie. Aby każdego dnia, idąc za Tobą, Panie, mógł przybliżać się do Ciebie. W Twojej łasce i w Twojej miłości. Amen. Amen. Usiądźmy. Chciałbym, kochani, dzisiaj czytać Boże Słowo z Ewangelii, przepraszam, z drugiego listu do Tymoteusza, z trzeciego rozdziału. Chciałbym dzisiaj powiedzieć parę słów na temat oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa. Czasami zastanawiamy się, że ten temat często powraca w rozważaniach, w kazaniach, ale także w pewnych zainteresowaniach ludu Bożego. Lubimy wiedzieć, co będzie przed nami po prostu, tak? Lubimy wiedzieć, czego się spodziewać. Czasami to jest chorobliwa chęć wiedzy i Biblia jej zabrania. Ludzie, wiecie, udają się do różnego rodzaju wróżek, wróżą start tarota, czytają horoskopy, wydawałoby się, że niewinne, które mają im powiedzieć o tym, co przed nimi. Ale Boże Słowo nam zabrania tego typu rzeczy. Mówi, że to jest igranie z mocami ciemności. Jednocześnie samo wskazuje na rzeczy, które są przed nami i daje gwarancję nam przyszłości już dzisiaj. I to jest ciekawe, kochani, że zobaczcie, Boże Słowo nam pokazuje w jasny, definitywny sposób, że jeśli zaufałeś Chrystusowi, jeśli oddałeś swoje życie Bogu, to Twoja przyszłość jest pewna, tak? To Twoja przyszłość jest pewna. Oczywiście pewne rzeczy, zawirowania, które są przed Tobą, mogą być różne, pewne wydarzenia mogą być bardzo różne, które Cię czekają, ale Twoja przyszłość jest pewna, bo tak mówi Biblia. Tą przyszłością jest społeczność z Bogiem, jest niebo, jest zbawienie. Jest
Bóg daje pewność zbawienia, jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, On stał się Panem twojego życia, to Bóg sprawia to przez swoją łaskę, ale potwierdza to w Biblii, w Słowie Bożym, że twoje zbawienie jest pewne, bo ono się nie opiera na tobie, bo ty jesteś niepewny, ja też jestem niepewny, wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy zawodzą po prostu, którzy wiecie, no czasami pewne rzeczy deklarują, potem nam to różnie wychodzi, ale Boże Słowo jest pewne, ale Boże obietnice są pewne, dlatego jeśli zaufałeś Jezusowi, jeśli oddałeś Mu swoje życie, jeśli On jest Panem twojego życia, to możesz być pewny przyszłości. I Biblia także opisuje te wydarzenia, które nas czekają. Biblia opisuje chociażby w najbardziej znanej księdze proroczej, czyli w objawieniu w Apokalipsie, w objawieniu świętego Jana, ale także w innych tekstach, jak chociażby właśnie w drugim liście do Tymoteusza, który dzisiaj będziemy czytać. Chociażby Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, ale także w Ewangelii Łukasza, w synoptycznych Ewangeliach, mówi także o pewnych znakach, które mają poprzedzać Jego nadejście. Mówi o znakach, które dzisiaj o tym także będziemy mówić, które mają świadczyć o tym, że to już ma nadejść, tak? Że to już nadchodzi. W pierwszym liście do Tymoteusza, w piątym wierszu, w piątym rozdziale, w drugim wierszu jest powiedziane, czy możemy wyświetlić ten fragment? On jest pierwszy list do Tymoteusza, piąty rozdział, drugi wiersz. Gdy ludzie mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagle zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Gdy ludzie będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. I to chodzi o zagładę w znaczeniu takim apokaliptycznym. To chodzi o zagładę całego świata, która musi nastąpić, aby Bóg mógł odnowić tą ziemię. Ale chcę zwrócić waszą uwagę na te bóle brzemienne. To są rzeczy, z którymi oczywiście kobiety mają tylko coś wspólnego, ale mężczyźni, mężowie mają świadomość, co to są bóle brzemienne, czy przynajmniej powinni mieć. Jeśli kobieta jest w ciąży, to zanim dziecko przyjdzie na świat, zanim dziecko urodzi się, to następują bóle brzemienne, tak? Czyli są pewne znaki, które oznaczają, które wskazują na to, że ten czas już nadchodzi, już nadchodzi. Ja pamiętam, moja żona ma dzisiaj szkółkę, nie ma jej tutaj chyba dobrze, bo ona do dzisiaj mi wypomina, że ja jak zaczęła rodzić, to ja sobie bagatelizowałem to, ponieważ już tak parę razy jakieś tam bóle, wiecie, jak te kobiety w ciąży mają i ja tak zawsze przechodziło jej, i kiedy naprawdę się zaczęło dziać, to ja mówię, kochanie, to na pewno nie ten czas. I potem żeśmy, pamiętam, w samochodzie na łeb, na szyję, jak to się mówi, pędzili do Białogardu, bo to jednak już był ten czas. Ale właśnie, chcę zwrócić waszą uwagę na te bóle, tak? One zwiastują, że to już nadchodzi. I pewne wydarzenia w świecie, one także zwiastują, że to już nadchodzi, że świat zmierza do końca. Jednym z tych znaków nadchodzącego końca jest wiele. Biblia pokazuje wiele znaków nadchodzącego końca. W tym pierwszym liście do Tesalonicza, w piątym rozdziale czytaliśmy, gdy ludzie będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobiety brzemienną i nie umkną. Jakiś problem mamy chyba, co? Okej. Ach, właśnie tak. Dlatego coś mi tutaj nie gra. Okej. Chodzi o list do Tytusa oczywiście. Do Tymoteusza, przepraszam. A ja powiedziałem jak, przepraszam. Do Tesalonic, mam napisane Tesalonicza, mówię do Tymoteusza, dobrze. O Tymoteuszu zaraz też powiem. Dobrze, pierwszy list do Tesaloniczan 5:2. Chcę waszą zwrócić uwagę na tym, na fragment, który mówi o tym, że... no zobaczymy tutaj w końcu jedno wyświetlą. O właśnie. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy,
Dobrze, to jednak nie o to chodziło, ale dobrze, niech już zostanie ten fragment. Wrócimy do tego drugiego. Zostaw. Drugi do Tymoteusza 3:1-5. Bo o tym właściwie chcę mówić. To jest tekst, na którym chcę dzisiaj się oprzeć. Przeczytajmy go. Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, 5 wierszy. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj. Czyli zobaczcie, mamy tutaj listę pewnych znaków, pewnych cech ludzi, którzy w ostatecznych czasach, w ostatecznym czasie będą przejawiali. Czyli zobaczcie, mówiłem wcześniej przy liście do Tesaloniczan, że są różne znaki tego, że nadchodzi Chrystus, że kończy się ten świat. W liście do Tesaloniczan czytaliśmy, że gdy ludzie będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy nadejdzie na nich zagłada. Gdy ludzie będą mówić pokój i bezpieczeństwo, czyli gdy będą mieli pewne poczucie złudne, ułudne poczucie bezpieczeństwa, tak? Tak jakby dzisiaj. Czasami nas ktoś straszy jakąś wojną, jakimiś katastrofami, ale generalnie mamy pewne poczucie, czujemy się bezpiecznie w naszym kraju, w naszych domach, w naszym środowisku. Wydaje nam się, że żyjemy w pewnym stabilnym systemie, prawda? Że żyjemy w stabilnym państwie. No Polska to nie Ruanda jakaś, tak? Albo jakieś inne egzotyczne państwo afrykańskie. Tak mi się wydaje. I Jezus o tym mówi. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy nadejdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę rodzącą. Ale nie o tych znakach chcę dzisiaj mówić, ale właśnie o tym, co przed momentem przeczytaliśmy w drugim liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. I chciałbym się dzisiaj skupić tylko na drugim wierszu, ponieważ tych cech, zobaczcie, mamy bardzo dużo. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. Apostoł Paweł mówi tutaj o pewnych cechach. Mówi o tym, że czasy nastaną trudne ze względu na ludzi. Że te czasy będą trudne, nie dlatego, że jakieś wydarzenia, zobaczcie, trudne czasy przychodzą do naszego życia ze względu na trudnych ludzi. Tak? To nie jest tak, że to jest połączone z czymkolwiek innym. Trudne czasy to są trudne sytuacje stworzone przez trudnych ludzi. Kiedy popatrzymy na historię XX wieku w Europie, to zobaczcie, najtrudniejsze czasy dla całych narodów to były czasy wojny, prawda? Pierwszej wojny światowej, drugiej wojny światowej. To były najtrudniejsze czasy. Potem były trudne czasy, przynajmniej w Europie Wschodniej, komunizmu. Tak, ale bezwzględnie najtrudniejszym momentem były czasy wojny. Skąd ta wojna się wzięła? Czy ona się, nie wiem, z powietrza, jak dżuma? Nie, ona się wzięła z powodu trudnych ludzi, którzy nie bacząc na dobro swoich narodów, na dobro innych ludzi, realizowali swoje szaleńcze cele, swoje grzeszne pożądliwości i doprowadziło to do tragedii, o którą także kolejne pokolenia są w jakimś sensie naznaczone. Czyli zobaczcie, apostoł Paweł mówi, że trudne czasy nastaną ze względu na ludzi. To ludzie staną się inni. To ludzie staną się gorsi.
To kondycja moralna, duchowa, pokoleń tych czasów ostatecznych podupadnie. Jezus, który jest tak zatroskany o ludzi wierzących, kiedy był tutaj na ziemi, także tą troskę wielokrotnie przejawiał, mówi, że u kresu dni będzie tak źle z powodu deprawacji świata, w którym żyjemy, że zadaje pytanie, dramatyczne pytanie w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale, w 8 wierszu, w końcówce tego 8 wiersza, zadaje pytanie: tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Zadaje dramatyczne pytanie, czy gdy przyjdzie po raz drugi na ziemię Syn Człowieczy, to czy znajdzie wiarę na ziemi? Zobaczcie, Jezus był tak zatroskany o to, żeby ludzie wierzący przetrwali pośród tego świata, wtedy, kiedy On przyjdzie, aby ich wyzwolić, aby ich uwolnić od tego grzesznego wpływu. I chciałbym, żebyśmy kilka tych cech ludzi końca czasu dzisiaj przeanalizowali. Nie damy rady wszystkich, ale myślę, że 3-4 uda nam się omówić. Zobaczcie, w trzecim rozdziale, w drugim wierszu czytamy: ludzie bowiem będą samolubni. Ludzie będą samolubni. Co to znaczy, że ludzie będą samolubni? Co to znaczy, że ludzie są samolubni? Co to znaczy, że my jesteśmy samolubni? Z jednej strony, zobaczcie, egoizm jest wpisany w ludzką naturę od początku istnienia człowieka na ziemi. Od początku jesteśmy egoistami, to jest taki rdzeń, taka podstawa ludzkiej natury. Ale w czasach ostatecznych ten egoizm, ten egocentryzm przerodzi się w samoubóstwienie człowieka. Zobaczcie, co się stało, myślę, że od czasów, nie wiem, od XIX wieku, chociaż można byłoby tutaj jakąś analizę historyczną przeprowadzić, ale ja jej nie przeprowadzałem wcześniej, więc dzisiaj się też nie pokuszę. Ale zobaczcie, nastąpił w pewnym momencie takie przeakcentowanie od czasów humanizmu, od czasów, kiedy humanizm, czyli to, że człowiek jest w centrum zainteresowania wszystkich i wszystkiego, nastąpiło coś bardzo dramatycznego. Z jednej strony ludzie zawsze byli egoistami, zawsze byli samolubni, ale w czasach, w których żyjemy, ten egocentryzm, egoizm przerodził się w samoubóstwienie człowieka. Kiedyś pomimo tego, że byliśmy egocentrykami, mieliśmy jakichś bogów, mieliśmy jakichś bożków, mieliśmy jakieś wartości, tak? Był jakiś absolut, którego baliśmy się, którego chcieliśmy zadawalać, czy to byli bogowie, czy to byli królowie, czy to byli inni ludzie, czy to była ojczyzna, czy to była rodzina, ale to było zawsze coś zewnętrznego, co stawiało coś poza nami, tak? Co było na naszych sztandarach, co traktowaliśmy wyżej od siebie. Ale od jakiegoś czasu, od czasu takiego głębokiego zakorzenienia humanizmu, oczywiście to nie jest czarno-biała sfera, bo ja wiem, że chrześcijanie sobie humanizmem tak regularnie buzie wycierają, ale to nie jest też... humanizm przyniósł także wiele... Humanizm w znaczeniu pewnej myśli oczywiście, nie tego, że człowiek jest w centrum, ale przyniósł także wiele pozytywnych rzeczy, pozytywnych zmian. Więc to nie są wartości zero-jedynkowe. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że od pewnego momentu po prostu człowiek, który staje w centrum świata, staje się sam Bogiem dla siebie. Człowiek staje się Bogiem. Już nie ma innych. To On jest najważniejszy. To moje ja jest najważniejsze. Ludzie po prostu będą kochali samych siebie najbardziej, z całej swojej duszy. Już nie Boga, z całej swojej duszy, z całej swojej myśli, ale właśnie samych siebie. Ludzie będą kochali samych siebie. Współczesny, konsumpcyjny styl życia, on jest adresowany do człowieka, który zamiast kochać Boga z całego serca, z całej duszy, z całej myśli, z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego, coraz bardziej koncentruje się dzisiaj na kochaniu tylko siebie samego, na zapatrzeniu się tylko w siebie. I zobaczcie, podsycają to setki
media, tak? Wpływ media, mediów, reklam, które w swojej natarczywości podsycają po prostu nasz egoizm. Mówią nam, to ty jesteś wart tego i tego, zadbaj o siebie, zainwestuj w siebie. Pomyśleliśmy o kim? O tobie pomyśleliśmy. Mamy dla najlepszy produkt dla ciebie, ty jesteś tego wart. Zobaczcie, to jest przekaz reklamy, który idealnie trafia na dobry grunt, którym jest nasz egoizm. Skoncentrowani na siebie, sensem naszego życia staje się więc wyłączny, sensem naszego życia stają się więc wyłącznie nasze osobiste potrzeby i coraz bardziej wyrafinowane zachcianki. Drugi człowiek, a tym bardziej Bóg, tylko nam przeszkadza, tylko zakłóca nasze samo uwielbienie. Jest taki grzech, o którym Biblia także mówi, ciekawe, zacząłem go analizować, ale to kiedyś powiem coś więcej, który się nazywa rozpasanie. Rozpasanie. Ciekawe sformułowanie to z języka polskiego, wiecie, rozpasanie to znaczy popuszczanie pasa, tak? On ma ciekawe konotacje, ten grzech. O tym kiedyś może coś więcej powiem, ale zobaczcie, to jest, to słowo opisuje dobrze współczesne czasy. Rozpasanie. Nie ma żadnych norm. To rozpasanie znaczy zanik norm moralnych. Oznacza rozpustę. Rozpustę nie tylko w znaczeniu seksualnym, chociaż też, ale rozpustę w znaczeniu takiego hedonistycznego stylu życia. Tak? Zobaczcie, kontrastem do tego jest życie w pokorze. Kontrastem do tego rozpasania. Czasami mówimy, Biblia o tym mówi, o nieumiarkowaniu w jedzeniu, w piciu, tak? Jest post chrześcijański. Jest samoograniczenie. Trudno nam to dzisiaj przyjąć, a szczególnie zastosować. I pytanie, jakie sobie dzisiaj musimy zadać, to czy tak czasami nie wygląda też nasze życie? Czy czasami nie wygląda w ten sposób nasze życie, że ta cecha ludzi u kresu dni, samolubność, nie jest naszą cechą? Jeśli tak, to jest ratunek, to jest nadzieja. Pokutuj dzisiaj, wróć do Boga, wyznaj ten grzech, a On da ci siłę, żeby żyć inaczej. Żebyś to ty nie był w centrum, żeby to twoje ego, twój egoizm nie był w centrum. Ale idźmy dalej, ponieważ chciałbym przynajmniej jeszcze dwie rzeczy powiedzieć. W tym wersecie, zobaczcie, mamy po drugie, ludzie, czytaliśmy, będą samolubni, ale będą też także chciwi. Będą chciwi. To jest diagnoza ludzi czasów ostatecznych. Znaczy to, że ludzie będą kochać pieniądze, bo wiecie, bo miłość siebie kosztuje, tak? Miłość siebie kosztuje i to bardzo. Będą więc gonić za tym, by mieć więcej i więcej. Będą gonić za tym, by więcej i więcej mieć, a prawda jest taka, że więcej i więcej będą wydawać na siebie i ciągle będzie im brakowało. Prawda jest taka, że te więcej jest nam potrzebne do tego, żeby więcej wydać na siebie, na swoje potrzeby, na swoje zachcianki, na swoje plany i aspiracje. Iluż to dzisiaj ludzi nie dojada, żyje naprawdę w sposób bardzo skromny, biedny, ale papierosy, alkohol, czy nie wiem, telefon komórkowy, czy antena satelitarna na domu musi mieć, tak? Musi być. Za wszelką cenę. Czytałem ostatnio takie dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, które mówią, że tylko 8% Polaków ma jakieś oszczędności. Oczywiście przyczyny są bardzo różne. Bardzo różne są tego przyczyny, ale pewnie te 8% to są ci, którzy są najbogatszymi Polakami. To znaczy, przyczyny są bardzo różne, nie chcę cię w to wchodzić, ale wniosek jest taki, że to oznacza, że nasze społeczeństwo w zdecydowanej większości konsumuje o wiele więcej, niż potrafi zarobić czy zaoszczędzić. Tymczasem prawda jest taka, kochani, że siostrami chciwości jest zazdrość i zawiść. Siostrami chciwości jest zazdrość i zawiść. Inni mają, ja też muszę mieć. Tak?
To jest pewien standard dzisiaj. Inni mają, więc ja też muszę mieć. Siostrą chciwości jest zazdrość, jest zawiść. Bez względu na to, czy jest mi to naprawdę potrzebne, czy też mogę się bez tego obejść, czy to ma sens, czy to nie ma sensu, muszę to mieć. Ten rynek tak zwanych chwilówek, tak, bankowych. Zobaczcie, to jest pokusa diabelska, która pogranża społeczeństwo. Tych kredytów, które dadzą ci od ręki. Idą święta, to nie dość, że ludzie muszą często jakieś zapasy swoje nadwyrężyć, to jeszcze banki czy różnego rodzaju tego instytucje wpychają ludziom kredyty na drakońskich warunkach po to, żeby zaspokoić jakieś tam ich poczucie tego, jak te święta powinny wyglądać. I to napędza spiralę, diabelską spiralę potem długów, potem problemów także finansowych i także innych rzeczy, które za tym idą, bo wiecie, są problemy finansowe, to jest depresja. To człowiek się posuwa do rzeczy, których by się normalnie nie posunął i to rodzi konkretne, kolejne problemy. Człowiek współczesny czci dzisiaj nie tylko innego Boga, nie tyle może innego Boga, co samego siebie. Ma dzisiaj zupełnie inny system wartości. Zobaczcie, dzisiaj przestały się już liczyć takie rzeczy jak, nie wiem, pobożność, honor, wierność, poświęcenie. Dzisiaj liczy się coś innego. Dzisiaj się liczy konto, karta kredytowa, akcje, samochody, domy, dobra tego świata. To są dzisiaj wartości. To one stają się wyznacznikami dzisiaj wartości człowieka i to one stają się wyznacznikami jego szczęścia. Tak? To one wyznaczają dzisiaj standard szczęścia. Ale problem polega na tym, że jeśli swoje szczęście budujemy na materialnych wartościach, to okazuje się one złudną, pękającą bańką mydlaną. Tak, jeśli swoje szczęście próbujemy budować na tych materialnych wartościach, jeśli w nim lokujemy swoje szczęście, to jest coś, to jest nieporozumienie. I to jest ciekawe, to jest w ogóle ciekawa rzecz, ponieważ zobaczcie, wydawałoby się, że to jest pewna cecha ludzi niedoświadczonych życiowo, ale jest dokładnie na odwrót. To znaczy, zobaczcie, ludzie młodzi, którzy mają po 16, 18, 20 lat, oni żyją jeszcze ideami. Oni są gotowi za pewne idee oddać życie, za pewne idee poświęcić dużo rzeczy. Oni nie mają tych rzeczy materialnych jeszcze, nie dorobili się, nie uzyskali jakiegoś pewnego statutu. Natomiast im ludzie starsi, może nie im starsi, ale im dojrzalsi wydawałoby się, to zobaczcie, zamieniamy te wartości, o których powiedziałem wcześniej, jak honor, pobożność, wierność, poświęcenie właśnie na pieniądze. I to pieniądze stają się, czy nasza pozycja staje się najważniejsza. I pytanie, które sobie dzisiaj musimy zadać, to czy moje życie również tak wygląda? Czy nie jest tak, że ja ulegam pod wpływem natłoku propagandy tego świata, ulegam właśnie takim trendom i czy moje życie nie wygląda właśnie w ten sposób. Wiecie, to nie ludzie bogaci są zawsze chciwi. To ludzie biedni, zawistni mogą być równie chciwi, jak nie bardziej niż ci, którzy są bogaci. To nie ma żadnego znaczenia. Nasz status materialny nie ma tu żadnego znaczenia. I po trzecie jeszcze, pozwólcie, że powiemy sobie o także kolejnych rzeczach w tym fragmencie, w drugim wierszu. Ludzie będą także chełpliwi, pyszni. Chełpliwi, pyszni. To są cechy, które dalej Paweł wymienia. Chełpliwi, pyszni. To jest cecha ludzi czasów ostatecznych. Inne polskie tłumaczenie tego wersetu mówi, że ludzie będą wyniośli, zarozumiali, pyszałkowaci, hardzi, staną się samochwalcami. Czyli nie tylko, że zamiast Boga czcić będą samych siebie, nie tylko to się zmieni, ale zmieni się także system wartości. Zmieni się ich nastawienie do życia. Na przekór tej ewangelicznej cnocie, pokory, uniżenia przede wszystkim Bogu, a potem także innym ludziom, wobec innych ludzi, o których
winniśmy myśleć z szacunkiem, jak uczy Pismo Święte. Ludzie będą chełpliwi, będą pyszni. Ludzie czasów ostatecznych będą wyniośli, zarozumiali, kochający siebie, będą mieli bardzo wysokie mniemanie o sobie, będą się czuć coraz bardziej samowystarczalni. I zobaczcie, to jest ten trend, w którym także, to są te zmiany także cywilizacyjne, w których jesteśmy. Ludzie czują się coraz bardziej samowystarczalni i świat nas na to napuszcza, świat nas na to podpuszcza. Nawet małżeństwo, coraz bardziej kruche, uważane za coraz bardziej anachroniczną instytucję, zobaczcie, funkcjonuje bardzo często jako związek, który jest związkiem dwojga samodzielnych partnerów. Każdy z nich ma własne konto, własne pieniądze, własny przyjaciół, własny świat. Spółka. Dwoje niezależnych partnerów. Świat, zobaczcie, kreuje taki wizerunek silnych, samotnych kobiet i niezależnych, wolnych mężczyzn. Tak? To jest dzisiaj trend. To jest dzisiaj taki trend, który jest nam wtłaczany. A ludzie, którzy nie chcą w jakimś sensie uczestniczyć w takim wyścigu szczurów, ludzie, którzy nie chcą w ten sposób żyć, czują się źle, ponieważ to nie jest dzisiaj modne. Ci, którzy tak nie potrafią żyć albo nie chcą, będą wpędzani w różne kompleksy niższości i żyć w coraz większej takiej bezradności, pustce, rozpaczy. Dzisiaj tego się wymaga już od szkoły. Od samego początku, kiedy człowiek jest kształtowany, żeby takim właśnie był. Niezależnym, dumnym, samowystarczalnym. Czy również tak wygląda moje życie? Ludzie będą, i to jest rzecz ostatnia, o której chcę powiedzieć, ludzie będą także bluźnierczy. Zobaczcie, w drugim wierszu mamy kolejną cechę. Będą bluźnierczy, czyli Paweł mówi, że u kresu dni ludzie będą bluźnić Bogu. Ludzie będą bluźnić Bogu. Zmieni się na gorsze również język człowieka, który zwykle wyraża to, co jest w naszych sercach, to, co jest w naszych umysłach. Apostoł Jakub pisze w swoim liście, że tak być nie powinno, żeby z tych samych ust wychodziło błogosławieństwo i przekleństwo, abyśmy naszym językiem wysławiali Boga i tym samym językiem przeklinali ludzi. Jakub o tym mówi w 3 rozdziale, w 9, 10 wierszu. Że z jednego źródła nie powinno wychodzić zła i dobra woda, ale tak to jest. Powrót Jezusa na ziemię, kochani, to jest czas, który się zbliża coraz większymi krokami. I stan duchowy, moralny ludzi współczesnych coraz bardziej pasuje nam do tego opisu zaprezentowanego przez apostoła Pawła. I zobaczcie, chociaż nie powiedzieliśmy jeszcze o kolejnych cechach, które apostoł Paweł wylicza, że ludzie będą, że dzieci będą nieposłuszne rodzicom. To jest także cecha, zobaczcie, współczesnego świata, wydaje się, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, że ludzie będą niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosza niż Boga. To myślę, że pomimo tego, że nie omówiliśmy tych kolejnych rzeczy jeszcze, to myślę, że to, co powiedzieliśmy dzisiaj, to nasze rozważanie może nas skonfrontować nas z grzechami ludzi czasów ostatecznych. Czy jesteśmy do tych ludzi podobni? Czy czasami my również nie jesteśmy winni przed Bogiem grzechu kochania siebie, grzechu chciwości, pychy, wyniosłości, grzechu bluźnierstwa, grzechu brudnego języka? Jeśli tak jest w naszym życiu, to czy nie jest czas, abyśmy dzisiaj mogli przed Bogiem wylać nasze winy i grzechy i pokutować po prostu? Czy nie jest tak, kochani, że te rzeczy, o których dzisiaj powiedzieliśmy, w ten sposób wpływają na nasze życie, że kształtują także nas, że kształtują także ludzi wierzących, Kościół?
Że czy czasami nie jest tak, że to my, kuszeni przez świat tym wszystkim, o czym dzisiaj powiedzieliśmy, po prostu nie idziemy także tą drogą. Jeśli tak jest, to, że jesteś dzisiaj w Kościele, to oznacza nadzieję na to, że możesz zostawić te grzechy u stóp krzyża. Jeśli tak jest, że mamy po prostu problem z tymi rzeczami, o których dzisiaj powiedzieliśmy, a mamy problem z tymi wszystkimi rzeczami, to te dzisiejsze zwiastowanie jest po to, nie żebyśmy tylko sobie uświadomili, jacy to inni są źli, albo z czym my mamy problem, ale mówimy to po to, abyśmy dzisiaj uporali się z tymi rzeczami, abyśmy zrobili coś bardzo praktycznego. Ja, kochani, chciałbym, żeby to, co dzisiaj powiedzieliśmy, było bardzo praktyczne dla naszego życia. Żebyśmy nie tylko przyjęli to, co powiedzieliśmy, do naszych umysłów, no, pokiwali głowami, no tak, no, ludzie przy końcu, w czasach ostatecznych, tacy będą, no, chwała Bogu, że my tacy nie jesteśmy. Nie o to chodzi. Apostoł Paweł nie o tym mówi do Tymoteusza, ale wzywa nas poprzez to słowo do tego, żebyśmy dzisiaj skonfrontowali nasze życie z tymi sprawami, o których powiedzieliśmy. Że wzywa nas dzisiaj Boże Słowo, żebyśmy stanęli przed Bogiem dzisiaj i popatrzyli na swoje serce, na swoje życie. Żebyśmy popatrzyli dzisiaj na to, co Bóg do nas mówi. Czy czasami nie jest tak, że to my jesteśmy samolubni. Że to my jesteśmy samolubni, że to my jesteśmy chciwi. Że to chciwość staje się także naszą domeną. Że uczymy się tej chciwości przez świat, który nas w ten sposób kształtuje, ale jako ludzie wierzący powinniśmy umieć ją odrzucić. Czy czasami nie jest tak, że to my jesteśmy chełpliwi i pyszni? Chełpliwi i pyszni, czy to nie jest tak, że pycha, wyniosłość, to o czym mówiliśmy dzisiaj, czyli brak pokory po prostu, przesłania nam rzeczywistość. Stańmy dzisiaj przed Bogiem, taką świadomością, żeby Bóg do nas mówił dzisiaj i poruszał nasze sumienie. Módlmy się, powstańmy. Panie, stojąc dzisiaj przed Tobą, oczekujemy, Boże, abyś dotknął i przemienił nasze serca, nasze myślenie. Panie, stojąc dzisiaj na tym miejscu, chcemy prosić Ciebie, abyś pokazał nam te wszystkie rzeczy złe, które powinniśmy porzucić, zostawić u Twoich stóp. Panie, teraz, kiedy stoimy w modlitwie przed Tobą, wołamy do Ciebie, oczyść nasze serca, Panie, oczyść nasze winy. Panie, oczyść nasze życie z tego brudu, o którym dzisiaj mówiliśmy. Panie, oczyść nasze życie z samolubstwa, z tego egoizmu, egocentryzmu. Panie, oczyść nasze życie z wszelkiej chciwości. Oczyść, Panie, z chełpliwości, z pysznienia się. Oczyść z wszelkiego bluźnierstwa, Panie, Kościołowi bluźnierstwa, Tobie. Wołamy do Ciebie, Panie. Chcemy mieć czystą, nieskalaną społeczność z Tobą, Panie. Chcemy mieć czystą, nieskalaną społeczność z Tobą, Boże. Chcemy, Panie, abyś oczyścił nasze serca i myśli. I dlatego stoimy dzisiaj przed Tobą, Panie. I do Ciebie się modlimy, Panie. I tego oczekujemy, Panie. Oczyść nasze życie, Panie. Tyś jest Bóg, wywyższamy Cię.
Boże Wszechmogący, który przebaczasz wszystkim, którzy prawdziwie pokutują. Zmiłuj się nad nami, przebacz i wyzwól nas od wszelkich grzechów naszych. Utwierdź i umocnij nas we wszystkim, co dobre i zachowaj nas ku żywotowi wiecznemu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb i podziękował. I my również dziękujemy. Ojcze, stajemy teraz przed Twoim świętym tronem. Prosimy Cię o błogosławieństwo, ten chleb, który jest pamiątką Twojego świętego ciała, które zostało umęczone na wzgórzu Golgoty, zostało zabite, umęczone, powieszone na krzyżu. Za nas, za nasze grzechy, za nasze przewinienia. Dziękujemy Ci, Panie, za to, co uczyniłeś, Panie. Dzięki temu jesteśmy Twoimi dziećmi z powrotem, Panie, przy Tobie. Dziękujemy Ci za to jeszcze raz i prosimy Cię o błogosławieństwo, ten chleb. W imię Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. A kiedy podziękował, to także wziął chleb i złamał i rzekł do swoich uczniów: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Chleb, który łamiemy, jest społecznością ciała Chrystusowego. Podobnie i kielich, kiedy było po wieczerzy, wziął Pan Jezus swoje ręce, błogosławił i dziękował. I my dziękujemy. Błogosław ten kielich. Błogosław to wino, które złożył za nim. To wini było lekko, kiedyś przelewał to święto i wino krew. Zasłona Kościoła i zabawił się. Błogosław nas. Uczy nas sposób, by nie byśmy byli uczestnikami stołu Pańskiego. A Tobie cześć i chwała na wieki. Amen. A podziękowawszy, powiedział: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, jest społecznością krwi Chrystusowej. Bracia i siostry, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż On przyjdzie. Duchu Święty, stąd teraz na nas i na te dary, które pobłogosławiliśmy i ofiarowaliśmy Tobie i spraw, aby poprzez tą wieczerzę Chrystus prawdziwie zamieszkał w naszych sercach. Amen. Amen. Podejdźmy do stołu Pańskiego. Zapraszam te wszystkie osoby, które są pojednane z Bogiem, z ludźmi, które przyjęły przez wiarę. Cieszmy się tym, co Pan dzisiaj ma dla nas. Bądź blisko mnie, bądź
Zakończę, kochani, słowami apostoła Piotra z drugiego listu, z 3 rozdziału, od 11 wiersza. O, te słowa się komponują z tym, o czym dzisiaj mówiliśmy. Posłuchajmy. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinno być wy, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu których niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Amen. Zostańcie z Bogiem, bracia i siostry.